Dzień dobry, serdecznie witam. Rzeszów nazywany jest stolicą innowacji i nie bez powodu. Właśnie spotkałem w Rzeszowie na ulicy 3 Maja takiego robota. Jest to rodzaj robota, który rozwozi jedzenie z pobliskiej restauracji. Robot ma udźwig 15 kg, nazywa się Kasia. Jest też wersja Mateusz, powstała w Lublinie. Te pojazdy autonomiczne mają za zadanie dowieźć jedzenie na krótkim dystansie w miejscu, gdzie nie może wjeżdżać kurier, na przykład rynek krakowski. Mają prędkość około 5 km na godzinę, ale podobno już na ścieżkach rowerowych mogą się rozpędzać do 15 km na godzinę. Są autonomiczne, ale cały czas w tym momencie sterowane są jeszcze przez operatora, który decyduje o kontynuacji jazdy, o przejechaniu przez tory, przez przejścia dla pieszych, ale zauważcie, że w tym przypadku ulicy Słowackiego ten robot pokonał bez zatrzymywania się bardzo szybko. Nawet się zdziwiłem, bo jakby jakiś samochód jechał, to jednak na pasach ma pierwszeństwo pieszy, a nie robot. Myślę, że w 2023 roku jest to ciekawostka, ale za kilka lat ten film będzie dla Was taką rzeczą bardzo oczywistą. Chciałem pokazać rok 2023, Rzeszów, stolica innowacji. Jesteśmy w czołówce. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.